Dziś sprawdzam catering dietetyczny Dieta z Liścia i autorską dietę Tadeusza Millera Z Gruntu Zdrowo. Jak ona wygląda, jakie posiłki znajdują się w jego diecie, jak one smakują i ile to wszystko kosztuje? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Dzisiaj przetestuję dla Was kolejny catering dietetyczny. Znowu taki proponowany przez Was. Jest to Dieta z Liścia, czyli jeden z kolejnych biznesów Tadeusza Millera, który prywatnie jest synem Magdy Gessler, a zawodowo odpowiada m.in. za współtworzenie konceptów gastronomicznych, takich jak na przykład Nines Roberta Lewandowskiego, czy znana sieć Orzo. W ofercie tego cateringu znajduje się 11 różnych diet, różnią się one od siebie przeznaczeniem, ale autorska dieta Tadeusza Millera jest tylko jedna, przynajmniej tak wynika ze strony internetowej. Ta dieta nazywa się Z Gruntu Zdrowo. Jak można wyczytać na stronie, jej gwiazdą są najświeższe plony od lokalnych rolników. Zapewniają one ponoć składniki mineralne przeciwdziałające nadciśnieniu, antyoksydanty oraz flawonoidy. Poza tym w diecie tej unika się nasyconych tłuszczy i soli, lecz nie unika się smaku. To wszystko jest cytat ze strony internetowej, przypomnę. Poza tym w tej diecie Tadeusz Miller inspiruje się azjatycką sztuką kulinarną. Droga do zdrowia i długowieczności jeszcze nigdy nie była tak pyszna. Tak głosi strona internetowa i właśnie na tę dietę się zdecydowałem, bo jest to autorska dieta Tadeusza Millera. Do wyboru był tylko wariant wegetariański albo wegański, czyli oba warianty bezmięsne. Ja bardzo lubię wegetariańskie i wegańskie dania, ale w sumie nigdy nie miałem jeszcze cateringu w 100% wege albo wegan. Ostatecznie zdecydowałem się na wariant wegetariański o kaloryczności 2000 kilokalorii i zamówiłem dietę na 3 dni. Zobaczcie, jak wyglądały moje posiłki. Zaczynamy pierwszy dzień diety z liścia. Przychodzi w takich oto siatkach. No i co dzisiaj w programie? Na śniadanie jaglanka truskawkowo-kokosowa z wanilią i karmelizowanym puree z banana. Na drugie śniadanie krem z marchewki z tapenadą kalamata. Na lunch, nie na obiad, tylko na lunch, roślinne mielone z selera z japońskim gratin i burakami. Podwieczorek to pudding z tapioki z malinami w trawie żubrowej i na kolację roślinny acapulco bowl z wędzonym tofu. Oczywiście zaczynamy od śniadania. Na śniadanie jest jaglanka. Jaglanka truskawkowo-kokosowa z dodatkiem wanilii i puree z karmelizowanego banana. To nie jest puree, to jest po prostu karmelizowany banan. W dodatku bardzo smaczny, słodziutki. No jak to banan, jak to karmelizowany banan. Sama jaglanka nie wygląda taka papka. W smaku nie czuję ani truskawek, ani kokosa. Bardziej ta wanilia się przebija. Ta jaglanka jest dość sucha, słodka, faktycznie z takim waniliowym posmakiem. Ten banan tutaj dużo dodaje. Weźmiemy troszeczkę banana i łyżkę tej jaglanki, no to całość smakuje całkiem nieźle, aczkolwiek dalej to nie jest to, czego bym oczekiwał po tym cateringu. Jestem pewny, że ta jaglanka świeżo po przygotowaniu smakowała świetnie, no ale nie jemy jej świeżo po przygotowaniu przecież. Na drugie śniadanie mam krem marchewkowy oraz pieczywo żytnie z tapenadą. Zdziwiło mnie to, że na opakowaniu było napisane, żeby tego kremu z marchewek nie podgrzewać, tylko żeby zjeść go w temperaturze pokojowej. Także wyjąłem go z lodówki kilkadziesiąt minut temu. Smakuje jak taki posiłek dla dzieci. Wiecie, jakieś takie słoiczki Gerber. Jest to nawet całkiem smaczne, ale myślę, że nie bez powodu jest tutaj to pieczywo żytnie dodane. Ja już je sobie posmarowałem tapenadą. I tak jak ten krem z marchewki jest raczej delikatny, tak już tapenada z oliwek jest naprawdę intensywna, oliwkowa i naprawdę bardzo smaczna. Tak samo to pieczywo też jest całkiem niezłe, jak na catering dietetyczny. Danie całkiem ok. Myślę, że ciut lepsze od śniadania, ale dalej bez zachwytu, a jednak po tej diecie oczekiwałbym czegoś naprawdę wyśmienitego. Obiad, czyli najbardziej wyczekiwany posiłek w ciągu dnia, i na obiad mam kotleciki roślinne z selera, ale widzę, że z wieloma dodatkami, japońskie gratin. Cóż to jest, nie mam pojęcia, wygląda przedziwnie. No i do tego warzywka, buraki, marchewka, pomidory. Zacznę od kotlecika. Wygląda na w miarę soczysty, z rozynkami, on jest, z winogronami, może z żurawiną. To jest żurawina jak nic. I po pierwszym kęsie wydawało mi się, że nie powiem, że to jest selera, ale po tym jak już ten pierwszy kęs przełknąłem, no to tego selera poczułem. Jest to smaczne, jest to doprawione. Tutaj ta słodycz żurawiny, no wiele zmienia, wiele zmienia. Myślę, że bez niej nie byłoby tak smacznie. Nie jest to tak soczyste jak mięsny mielony i tak smaczne, ale też może być. Zobaczmy to gratin japońskie. Gratin to zazwyczaj jest z ziemniaka, a to jest z ryżu.
Czy tylko dlatego jest japońskie, bo jest z ryżu? To by było dziwne. Mamy grzybki. To są jakieś japońskie grzybki prawdopodobnie. No i to wszystko jest tak zasmażane, bo jest bułka tarta. Czuć w smaku, że też to było smażone. Generalnie ładnie się to nazywa, ale to jest po prostu smażony ryż z dodatkami gratin. A burak bardzo smaczny. Marcheweczka też. Podwieczorek mamy i na podwieczorek jest pudding z tapioki z malinami w trawie żubrowej. Pudding z tapioki taki no dość klasyczny, taki jak można znaleźć w wielu restauracjach, kawiarniach, czasem także w cateringach dietetycznych. Nie jest on w żaden sposób dosładzany. Malinki są, także dochodzi troszkę taki słodko-kwaśny smak. Nie ma ich jednak dużo, także czasem kęsy tego puddingu są bez tych malin i wtedy no to aż tak dobrze nie smakuje. A trawa żubrowa, która jest w nazwie tego dania, jest w zasadzie no niewyczuwalna. No. Moje pierwsze obserwacje po czterech daniach są takie, że faktycznie są tutaj składniki dobre jakościowo, ale póki co żadne danie mnie nie urzekło. Pora na kolację. I na kolację mam coś, co nazywa się roślinnym bowlem Acapulco. Jest tutaj fasola, taka wielka fasola, wędzone tofu, ryż, kukurydza i coś zielonego. Do tego trzy sosy, wegańska śmietana na kokosie, nie smakuje mi, a tutaj dwa ciekawsze sosy. To jest coś w rodzaju pica de gallo, a to jest coś w rodzaju sosu chipotle. Jest wyczuwalna ta papryka chipotle. Lekko pikantny i lekko wędzony sos. Najpierw spróbuję bez sosu. Wędzone tofu, mocny wędzony smak. Ta fasola troszkę twarda, ale smaczna. Ryż wymieszał mi się z kukurydzą, to jest chyba taka palona kukurydza. Nie ma w tym bowlu wielu składników, ale jest to całkiem smaczne. Doleję sobie tego sosu a la pica de gallo. Ten bowl jest najciekawszym daniem dzisiaj i takim najbardziej też w moje gusta. No. Ta fasola ciekawa, nigdy takiej wielkiej fasoli nie jadłem. I co dzisiaj w programie? Na śniadanie British Porridge, klasyczna brytyjska owsianka. Na drugie śniadanie nachos z salsą de queso i salsą pica de gallo. Na lunch szwedzkie roślinne klopsiki z warzywami, sosem pieczeniowym i żurawiną. Na podwieczorek cynamonki z malinami i migdałowym kremem. No i mamy kolację. Stek z marynowanego kalafioru z pire ziemniaczanym i sosem z cukinii i tajskiej bazylii. Zaczniemy od śniadania. Na śniadanie mam owsiankę, tradycyjną brytyjską owsiankę. Akurat jak byliśmy w Londynie, to owsianki nie jadłem, także nie miałem okazji spróbować tej tradycyjnej, także to jest mój pierwszy raz. Jest to owsianka na wodzie z dodatkiem rodzynek, jabłka, borówek amerykańskich i jest ona naprawdę bardzo smaczna, dobrze zniosła podgrzanie w przeciwieństwie do wczorajszej jaglanki. Bardzo smaczna, słodka i kwaśna od owoców. No naprawdę udanie się ten dzień rozpoczyna. I jak tak patrzyłem co dzisiaj w menu, no to dzisiaj chyba faktycznie będzie smaczniejszy dzień. Oby tak było. Na drugie śniadanie mam coś, czego się nie spodziewałem w cateringu. Pierwszy raz widzę coś takiego w cateringu. Są to nachosy. Nachosy z salsą pica de gallo i z salsą serową. Nachosy nie kojarzą się jako coś zdrowego, a ta dieta wybrana przeze mnie miała być zdrowa. Ale ta porcja ma niecałe 300 kilokalorii. Nie ma aż tak dużo tłuszczu, jakby można było się spodziewać. Spróbujmy najpierw suchego nachosa. No taki zleżały niestety. Tutaj jednak chyba forma dostawy i przechowywania robi swoje. Takie są twarde te nachosy, nie chrupiące. Za to salsa pica de gallo naprawdę bardzo smaczna. Świeża, mocno pomidorowa, czuć kolendry, jest cebulka czerwona, papryka. Salsa naprawdę świetna. Gdyby była ostrzejsza, no to by była lepsza. Bardzo smaczna salsa serowa. Nie jest to taki sztuczny smak, jak to bywa w kinie na przykład. Pyszna. Samych nachosów w porcji nie ma dużo, także trzeba dość obficie sobie nakładać salsę na każdego nachosa. I generalnie to drugie śniadanie byłoby naprawdę wyśmienite, gdyby nie nachosy, które no czuć, że nie są najświeższe, za to sosy naprawdę wyśmienite. Najwyższy czas na obiad. I na obiad mam coś w rodzaju szwedzkich klopsików w wydaniu wegetariańskim. Jeśli bywacie w Ikei, to na pewno znacie tamtejsze klopsiki i być może zamawialiście kiedyś klopsiki wegetariańskie czy wegańskie. One są takie warzywne, pełne kukurydzy, papryki, groszku. Do tego jest żurawina, jest sos pieczeniowy oraz różnego rodzaju warzywa, buraki, cukinia, pomidory, marchewka, sałata. Spróbujmy klopsika. Smakuje to podobnie jak w Ikei, choć te klopsiki chyba są bardziej suche. Jak dla mnie za suche, tego sosu pieczeniowego za dużo nie ma, więc na te wszystkie klopsiki na pewno go nie starczy. Już bardziej mi smakowały te wczorajsze kotleciki roślinne z selera. Myślałem, szczerze mówiąc, że to będzie smaczniejsze. Poza tym smaczne warzywa, no nie da się do nich przyczepić. Burak świetny, cukinia, marchewka, pomidory też bardzo
dobre, tylko ten główny składnik obiadu, szczerze mówiąc, nie zachwycił mnie. Mój podwieczorek jest przeogromny. Jest to cynamonka i krem migdałowy. Na przebitkach może tej wielkości nie widać, ale to jest takie tycie, a ma 300 kilokalorii. Pytanie, czy jest smaczne? Spróbujmy. Ta cynamonka jest nadziewana jakimiś malinami, z tego co widzę. No i muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo smaczna. To smakuje naprawdę dobrze. Oczywiście na świeżo byłaby dużo, dużo lepsza. Ten krem migdałowy, czy on był taki niezbędny? Równie dobrze zamiast tego kremu mogłaby być ciut większa cynamonka i byłoby lepiej dla mnie na pewno. W każdym razie jest to smaczne, jest to naprawdę tycie. Pewnie dość szybko po tym podwieczorku skuszę się na kolację. No i mamy porę kolacji. Kolacja jest oczywiście dużo większa niż ten maciupki podwieczorek. Mam tutaj marynowany kalafior, szumnie nazwany stekiem z kalafiora. Do tego pile ziemniaczane, sos z cukinii i tajskiej bazylii oraz jakieś takie pikle chyba z cebuli. Pikle dobre. Spróbujmy tego marynowanego kalafiora. Jest on smaczny, miękki, kruchy. Nie jest jednak jakoś mocno marynowany moim zdaniem. Przede wszystkim dominuje smak samego kalafiora. Pire ziemniaczane to klasyczne pire. Nic nie mogę mu zarzucić. Ciekawi mnie sos, no bo jednak tajska bazylia to jest coś, co bardzo lubię. Ale w smaku czuć przede wszystkim kokosa. Jest to zrobione na jakimś wegańskim jogurcie czy czymś takim, bo no czuć przede wszystkim tego kokosa. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem kokosa. Uważam, że można znaleźć lepsze zamienniki do jogurtu wegetariańskiego czy wegańskiego niż kokos. Nie czuć w ogóle tej tajskiej bazylii, także troszkę pic na wodę. Najlepsze z tego wszystkiego są pikle i pire ziemniaczane. No nie jestem jakoś super zadowolony z dzisiejszego dnia. Jakość produktów bardzo dobra, ale te smaki do mnie, szczerze mówiąc, nie trafiają. Najlepsze było śniadanie i drugie śniadanie. Później niestety już nie było tak fajnie. Zobaczymy, co będzie ostatniego, trzeciego dnia. Może będzie lepiej. Trzeci i ostatni dzień diety z liścia, dieta z gruntu zdrowa, wegetariańska, autorska dieta Tadeusza Millera, 2000 kilokalorii. I co dzisiaj w programie? Na śniadanie amerykańskie pancake'i z syropem klonowym i owocami. Na drugie śniadanie cookie owsiane z bakaliami superfoods. Na lunch beet burger z bezglutenową pajdą i wasabi mayo. Na podwieczorek pudding jaglany z daktylami i kremem chałwowym z malinami i na kolację zupa czyli sin carne. Zapowiada się całkiem ciekawie. Są aż 3 słodkie posiłki, ale może będą smaczne. Zaczynamy od śniadania. Mam swoje pancake'i i wyglądają one całkiem nieźle. No nie są duże, ale tutaj oczywiście nie spodziewałbym się pancake'ów wielkości tej, której jedliśmy w Stanach. Na talerzu by się one nie zmieściły. Ale są naleśniki, jest syrop klonowy, są owoce, głównie mandarynka, banan. No i takie chyba karmelizowane jabłko. Ale jak te pancake'i, to jest najważniejsze. Mięciutkie się wydają. Polałem je oczywiście syropem klonowym wcześniej. Smaczniejsze niż w Stanach, bo w Stanach zazwyczaj to są takie z gotowego proszku i niezbyt smaczne niestety. A tutaj naprawdę udane śniadanie i chyba najlepsze z całego tego trzydniowego cateringu. Zobaczymy, jak będzie z kolejnymi posiłkami. Mam drugie śniadanie i na drugie śniadanie mam ciastko owsiane z bakaliami i superfoods. Znów nie za duże, no jest to ciastko wielkości połowy mojej dłoni, nawet nie. Prawie 300 kalorii ma takie ciastko. Długo się żuje jeden kęs tego ciastka. Na pewno będzie sycące, bo to jest takie zwarte ciacho. W środku faktycznie są jakieś jagody goji. Tak to przynajmniej wygląda. I smakuje to całkiem nieźle. Na obiad mam burgera, wegeburgera oczywiście. Mamy tutaj kotlet z buraka, mamy warzywa, pomidor, ogórek, cebula, sałata oraz majonez wasabi. To wszystko w pieczywie bezglutenowym. Dwie takie kromki, nie jest to bułka, szkoda. No i niestety jest to, czego się obawiałem, czyli suchy kotlet. Jadłem w życiu troszkę wegeburgerów i da się zrobić je w taki sposób, żeby kotlet nie był suchy. Tutaj niestety jest suchy i to bardzo szkoda. Też to pieczywo bezglutenowe jest suche. Ja je wprawdzie posmarowałem tym majonezem, ale to nic nie daje. W ogóle nie czuć tego majonezu za bardzo. Są warzywa, które próbują ratować sytuację, ale generalnie nie jest to nic super smacznego, niestety. Czas na podwieczorek i na podwieczorek jest pudding jaglany z daktylami i kremem chałwowym z malinami. Malin nie widzę, widzę czerwoną porzeczkę, widzę miętę. Wygląda to średnio.
Także mieszam sobie tę kaszę jaglaną z tym kremem chałubowym. Zobaczymy, czy to dobry pomysł był. No całkiem dobry, dzięki temu czuć przede wszystkim ten krem chałubowy. Czas na kolację i na ostatni posiłek w trakcie mojej diety. Jest to zupa chili sin carne, czyli con carne bez mięsa i w takim wydaniu bardziej lejącym się, bardziej jak zupa. Co my tutaj mamy? Mamy bardzo dużo składników. Jest chyba jackfruit. Jest marchewka, pomidory, kukurydza, papryka, seler naciowy. Ale spróbujmy, jak to smakuje. No, w smaku bardzo aromatyczne. Mogłoby być pikantniejsze na pewno. Jest to naprawdę bardzo smaczne zwieńczenie dzisiejszego dnia i w ogóle mojej 3-dniowej diety. No i teraz chyba czas to wszystko podsumować. No i poznacie też cenę, która niestety jest wysoka. Zanim przejdę do podsumowania i cen, przypomnę o playliście z cateringami dietetycznymi, do której link wyskoczył Wam w prawym górnym rogu ekranu. Znajdziecie na niej test kilku różnych diet pudełkowych, w tym cateringu Anny Lewandowskiej, Kuczaja, Ewy Chodakowskiej, Małgorzaty Rozenek-Majdan, Mateusza Gesslera, Agnieszki Mielczarek czy Magdy Gessler, a także najdroższy catering dietetyczny Mój Prywatny Kucharz czy test znanych ogólnopolskich diet w stylu Bodychiefa i Matchfita. No to czas na podsumowanie, czas na plusy i minusy. Zacznę od zalet i takim pierwszym plusem gołym okiem widocznym jest to, że są rozpisane makroskładniki. Na każdym pudełku są wyszczególnione białka, tłuszcze, węglowodany, a także, co nie zdarza się często, błonnik oraz indeks glikemiczny. Drugi plus jest taki, że najadałem się generalnie tą dietą. Nie miałem potrzeby dojadania. Te dania były sycące i też posiłki były dobrze zbalansowane pod kątem wielkości, czyli na przykład nie było za małych obiadów, a za dużych podwieczorków, tylko wszystkie te kalorie były, myślę, w miarę rozsądnie rozłożone. No i trzeci plus, moim zdaniem najważniejszy, to dobra jakość składników. Ta dieta chwali się warzywami prosto z pola, od lokalnych rolników i choć nie mogę tego w żaden sposób zweryfikować, to faktycznie te warzywa były pełne smaku, były sezonowe i no i były wspaniałe. Także tutaj jakby potwierdza się ten slogan reklamowy, że jakość używanych składników jest tutaj naprawdę bardzo wysoka, co na pewno w dużym stopniu argumentuje cenę, o której później. I mówiąc szczerze, ta jakość tych produktów zachęciła mnie do tego, by może kiedyś spróbować innej diety z oferty diet z liścia. Tyle plusów, były 3. Czas na minusy, będą 2, ale dość mocne. Pierwszy minus to to, że nie wszystkie dania, naprawdę dużo dań nie było dostosowanych do formy, jaką jest catering dietetyczny, czyli dania są przygotowywane dzień wcześniej, przywożone są w nocy i jemy je dopiero następnego dnia po wyjęciu z lodówki i często odgrzaniu. Najlepszym przykładem była ta jaglanka z pierwszego dnia, która podgrzana była no raczej beznadziejna. Czułem, że mogła być smaczna świeżo po przygotowaniu, także myślę, że Tadeusz Miller musiałby troszkę bardziej przemyśleć swoją dietę pod tym kątem, bo takich posiłków było jeszcze kilka w trakcie tych 3 dni i to jednak mocno psuje odbiór całości. Co z tego, że to są dobre składniki, co z tego, że to jest fajny przepis, jeśli to po tych 2 dniach no nie ma prawa smakować bardzo dobrze, a tego oczekiwałbym od diety w tej cenie. I właśnie drugi minus jest jeszcze bardziej skorelowany z ceną, no bo przy tak dużej kwocie za dzień spodziewałbym się jednak większego wypasu smakowego. Okej, mieliśmy bardzo dobre produkty, okej, mieliśmy często fajne przepisy, ale czasami te dania były no nieszczególne. Takie obiady były bardzo, bardzo średnie, żadnego nie chciałbym zjeść ponownie, no i przy tej cenie tak nie powinno moim zdaniem być. I tutaj jeszcze raz może zaznaczę, że mimo używania produktów naprawdę wysokiej jakości, to jedzenie nie sprawiało mi przyjemności, wręcz troszkę się męczyłem już w trakcie tego drugiego, trzeciego dnia. Także choć pozytywnie wypowiadam się o jakości, pomysłach, o podejściu w tym podsumowaniu, no to jednak, co myślę było widać, zwłaszcza pod koniec już tego trzeciego dnia, no to nie jestem zadowolony z tego cateringu. Tym bardziej, że z tyłu głowy miałem też tę kwotę, którą dziennie na tę dietę wydaję. No i właśnie przejdźmy do ceny, ile to wszystko kosztowało. Przypomnę tylko, dieta z gruntu zdrowa, autorska dieta Tadeusza Millera, wariant wegetariański, 2000 kilokalorii. Za dzień 126 zł. No dla mnie to jest mega dużo, jak na catering dietetyczny. Jednak większość tych cateringów, które tutaj oceniam, jest poniżej 100, ale tak szczerze mówiąc, to w tej kwocie mógłbym zamówić sobie
trzy dania z dowozem, z dostawą w Warszawie i te dania byłyby po pierwsze smaczniejsze, po drugie byłyby myślę podobne jakościowo, a po trzecie mogłyby być w miarę zdrowe, jakbym wybrał odpowiednio. Tyle tylko, że nie miałbym tego wszystkiego policzonego, więc no to jest wiadomo minus takiego rozwiązania. I głównie chodzi mi o to, że za te 126 zł, tak jak już mówiłem, oczekiwałbym większego wypasu smakowego. Jak 2 lata temu testowałem catering Mój Prywatny Kucharz, no to tam, z tego co pamiętam, ten wypas smakowy był. Tutaj jednak muszę jeszcze zaznaczyć, będąc przy tej cenie, że ta dieta z gruntu zdrowo jest najdroższą dietą w ofercie cateringu Dieta z Liścia, pomijając tam taką dietę, którą komponuje się indywidualnie pod potrzeby i oczekiwania klienta, która jest dużo droższa. Też ciekawa opcja swoją drogą, może ją powinienem przetestować, dawajcie znać. Czy zatem polecam Dietę z Liścia? No tak po tej diecie z gruntu zdrowo to nie. Po prostu nie przypadła mi ona do gustu, produkty były dobre, więc może inne diety z oferty tego cateringu będą spoko. Ale to wy już musicie dać znać w komentarzach. Pewnie niektórzy z was próbowali. Komentarze są wasze, także piszcie, co uważacie o diecie z liścia. No i jeszcze tak na koniec dodam. Nie chcę, żeby to wyszło, że nie wiem, zamówiłem dietę wege i mi ona nie smakowała, bo nie było tam mięsa. Ja naprawdę lubię dania wegetariańskie, o ile są ciekawie przygotowane, o ile nie są za suche. A to jest jedna z największych bolączek, myślę, często dań wege. To mnie troszkę dziwi, bo jednak Tadeusz Miller na przykład w Nines pokazał, że potrafi stworzyć naprawdę ciekawe dania wegetariańskie i tego mi tutaj troszkę zabrakło. No to co, dawajcie znać też w komentarzach, jakie inne cateringi dietetyczne powinienem przetestować, a tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!